Cześć, dzisiaj ciekawe zapytanie internauty odnośnie kontroli ZUS-u podczas zwolnienia po ustaniu zatrudnienia. I ponadto kontrola jest tego samego dnia, ale nieco wcześniej, co wizyta u lekarza prowadzącego. I co w danej sytuacji robić, jak ZUS to zwolnienie zabierze? Dla utrudnienia jeszcze przypominam Ci, że w tej sytuacji przerwanie zwolnienia i brak ciągłości nawet na jeden dzień, po prostu to zwolnienie i płacenie przez ZUS zasiłku chorobowego kończy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, zacznę oczywiście od problemu pacjenta. Witam Panie Doktorze, mam do Pana ogromną prośbę i proszę Pana o pilne zdanie w poniższym temacie. Okres wypowiedzenia mojej umowy skończył się z dniem 30 maja. 26 maja udałem się do lekarza psychiatry państwowo. Udało mi się jakoś załapać na wizytę, no gratulacje. I otrzymałem skutek wyrażonej opinii zwolnienie na 30 dni. Dużo, ale musi Pan wiedzieć, że przeszedłem wiele na skutek sytuacji rodzinnych oraz nieustannego mobbingu w pracy. Po miesiącu nie było już wizyt na Narodowy Fundusz Zdrowia i udałem się prywatnie do lekarza psychiatry, który przedłużył mi to zwolnienie o kolejne 30 dni. Następnie nie było mojego lekarza, gdyż miał operację i przebywał na zwolnieniu, także lekarz też może przebywać na zwolnieniu, więc udałem się do neurologa i z uwagi na nieleczone nadciśnienie, które mocno odczuwałem, średnio 160 na 105, dostałem leki i kolejne 30 dni chorobowego. I jak się okazało, dzisiaj sprawdzając pocztę, dostałem wezwanie do stawienia się do lekarza orzecznika ZUS na 19 września, natomiast przypominam, że zwolnienie teraźniejsze mam do 20 września. I w tym awizo napisane jest, abym zabrał ze sobą dokumentację, jeżeli posiadam. No i teraz są nagle moje wątpliwości. Po pierwsze, czy wydobyć tą dokumentację medyczną, czy lepiej nie? Jaki jest cel tej komisji? No, domyślam się, że jest to pewnie orzeczenie, że już jestem zdolny do pracy, chociaż tak w moim prywatnym przekonaniu nie jestem. No i uważam, że pewnie dlatego jest ta kontrola, ponieważ miałem zwolnienie od różnych lekarzy, no ale tak jak opisałem, nie było to zamierzone, po prostu moja pani doktor miała operację. Rozumiem też, że jako rzecznik wyda opinię, że jestem zdolny do pracy, to mogę się od tego orzeczenia odwoływać. Tym bardziej, że jeszcze tego samego dnia co komisja mam wizytę u mojej pani doktor, u mojej psychiatry prywatnie, gdyż ona w końcu wróciła ze zwolnienia. Także komisję ZUS mam na godzinę 9 rano, natomiast wizytę u lekarza mam planową na godzinę 12. I pytanie też takie, co wtedy, jeżeli na tej komisji lekarz orzecznik ZUS orzeknie, że jestem zdolny do pracy, a na wizycie psychiatra stwierdzi, że jednak jest konieczna kontynuacja zwolnienia. Czy będą tak samo płacić pomimo tego, że orzecznik wyda opinię zdolny do pracy oczywiście, a ja będę miał na przykład zwolnienie wydane od dnia następnego, czyli od 20 września. No cóż, odpowiadając na to, a nawet na te wszystkie ciekawe pytania. Po pierwsze, zabranie dokumentacji medycznej jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No, w końcu ZUS po coś o to prosi, uwiarygadnia to cały ten okres zwolnień lekarskich i bardzo często tak bywało, że pacjent brał ode mnie dokumentację, brał dokumentację od wszystkich specjalistów, u których się leczył, do których kierowałem. No i po prostu bez jakichś wielkich kombinacji szedł do orzecznika ZUS, orzecznik go badał i po prostu potwierdzał opinię lekarzy prowadzących. Natomiast zasadniczy problem tutaj tkwi gdzie indziej. Tak jak wspomniałem na samym początku, przerwanie zwolnienia po ustaniu zatrudnienia nawet na jeden dzień kończy okres zasiłkowy. I tak szczerze mówiąc, tu odwołanie nie ma znaczenia, jeżeli będzie oczywiście odwołanie nie po myśli pacjenta, bo i tak dotyczy to tylko tego zwolnienia. To zwolnienie praktycznie się kończy, a procedura odwoławcza, bądźmy szczerzy, trwa troszkę dość długo. Ciekawy taki dylemat, taka kwestia uznania tegoż to pacjenta za zdolnego do pracy przez orzecznika ZUS, a następnie kontynuacji tego zwolnienia u kolejnego lekarza, którym jest specjalista, psychiatra lub jakikolwiek inny lekarz.
I z mojego doświadczenia takie sytuacje się zdarzają, ale jeżeli byłbym pacjentem, to byłbym wobec tego lekarza, do którego przyjdę, do bólu szczery. Po pierwsze, poinformowałbym go o wyniku kontroli, no i uczciwie powiedział, jak ta kontrola przebiegała. I jeżeli pomimo tego tenże lekarz podejmie decyzję o wystawieniu kolejnego zwolnienia chorobowego, no to ciągłość zwolnienia i wypłata zasiłku chorobowego będzie zachowana. Sam czasem podejmowałem taką trudną decyzję, no ale żeby było jasne, jeżeli dany pacjent, dana osoba nie była ze mną szczera, no to raczej nie mogła liczyć na moje wsparcie w przyszłości, prawda? Szczerość tutaj dotyczy obu stron i pomaga lekarzowi, i pomaga pacjentowi. Tak jak wspomniałem, ta właśnie szczerość często pozwala nam na wspólne rozwiązanie jakiejś danej sytuacji, poparcie ją jakąś solidniejszą dokumentacją medyczną, czy jakąś dodatkową konsultację, która diametralnie zmienia przebieg kontroli ZUS-owskiej. Bardzo często orzecznik ZUS w natłoku swojej pracy nie zna całej historii choroby tego swojego pacjenta, a krótka wizyta pozwala mu niestety na wyjątkowo pobieżną ocenę. Na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś podobną sytuację, koniecznie opisz ją tutaj w komentarzach, w komentarzu poniżej. Niech inne osoby, niech inni pacjenci też skorzystają z Twojego doświadczenia. Sprawy orzecznicze, sprawy kontroli zwolnień lekarskich z ZUS nie są zbyt przyjemne dla szeregowego pacjenta, także Twoje doświadczenie na pewno się innym osobom przyda. Jeżeli oczywiście podobało Ci się moje wideo, no daj tego kciuka, daj lajka, możesz je udostępnić też na Facebooku lub na jakimś swoim ulubionym portalu społecznościowym. Także na tym jeszcze raz kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. I koniecznie też wpadnij tutaj na moją stronę www.zwolnienielekarskie.pl. Znajdziesz tam setki podobnych przypadków, setki opisanych i rozwiązanych problemów pacjentów. Także bye bye i do zobaczenia przy następnym moim wideo.